35 minut gry za nami, żadnego strzału w światło bramki. Bonin. Może teraz Grzegorz Bonin do Kwieka. Kwiek potrafi uderzyć. Kwiek! Ależ piękna bramka! Niewiarygodna sytuacja. Aleksander Kwiek w 36 minucie kapitalnym uderzeniem z 18 metrów pokonuje Isajlowicza. Niesamowita sytuacja. Krytykowałem Marciniaka i krytykowałem również Kwieka, który grał bardzo, bardzo statycznie w środku pola. I nie zmienię mojego zdania, bo do tego momentu Kwiek praktycznie no nie istniał. Oddał bardzo, bardzo ładny strzał. Po raz pierwszy włączył się, można powiedzieć, na ten 20 metr. Oj, to nawet było bramka dalej. Marzenie, jak najbardziej. Z niczego Górnik strzelił tą bramkę. Być może to wpłynie pozytywnie na tą drużynę. Bramka Stadionu Świata, bym to tak nazwał. Trochę zbyt asekuracyjnie Łukasz Hanzel, za daleko od Kwieka. To nie było 18, to było ponad 20 metrów. Fantastycznie.